Panie i panowie, także jesteśmy dzisiaj na w zasadzie końcowym etapie tego naszego bicia rekordu Guinnessa, bicia rekordu Polski, przepraszam najmocniej. No, Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka i Władek Team ustanowili ten rekord, słuchajcie, 10 dni i nocy byliśmy tutaj na plaży w Władysławowie. No a teraz zbliżamy się już do końca. I myślę, że już mamy tą godzinę 13. Oczywiście tam przy wędziskach cały czas jest dwóch juniorów. Także możemy powoli kończyć, ale tak jak mówię, cały czas jeszcze dwóch juniorów łowi, także oni będą łowić do 10 po, żeby mieć tą najważniejszą pewność. A my sobie za chwilę zrobimy odliczanie, także poczekajcie jeszcze chwilę. Panowie, no aż mikrofon mi tutaj się mokry zrobił. Mamy to, słuchajcie, 10 dni i nocy spędziliśmy tutaj na plaży w Władysławowie, Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka i Władek Team. Ja zapraszam wszystkich tutaj, którzy zgromadzili się i patrzą nam teraz na ręce. Zapraszamy naszą pana, a za chwilę wręczenie pucharów dla tych, którzy po prostu wybitnie się tutaj no jakoś odznaczyli, zrobili najdłuższą flądrę. We'll be right back.
Panie i panowie, to naprawdę było tutaj ciężko. Ja wam powiem tak pokrótce tylko. W międzyczasie ten nasz namiot porwała woda. Była taka jedna noc. Nie odbyło się oczywiście bez strat. Sztorm zabrał nam jedną falę, także możecie sobie wyobrazić, jakie te fale musiały być duże, żeby no, tą flagę jednak wyrwać i ją po prostu gdzieś zabrać. Połamaliśmy kilka wędzisk, także nie obyło się bez takich strat typowo wędkarskich. Tutaj testowaliśmy, można tak powiedzieć, wędki Kongera, które no, 240 godzin spędziły na tej plaży, no i się sprawdziły. Także jest dobrze, naprawdę jest bardzo dobrze. A moi wędkarze, jakbym tak mógł powiedzieć, bo się bardzo z nimi utożsamiam, około 60 wędkarzy Władek Teamu wzięło tutaj udział. Oczywiście nie byłoby tutaj nas na tej plaży, żeby nie Grzegorz Turski. Brawa dla niego. To ten człowiek, też nasz człowiek też, bo oczywiście też jest w klubie Władek Team, wymyślił tą całą inicjatywę. Oczywiście możecie wywiad z Grzegorzem zobaczyć na oficjalnej stronie Bicia Rekordu. No niemniej jednak Grzegorz wymyślił, że można coś takiego zrobić. Troszeczkę poszukał, kto jest w stanie coś takiego zrobić, bo wiecie, 60 wędkarzy jednego klubu tak na pstryk zebrać, którzy chcą siedzieć w trybie 24-godzinnym na plaży, w sztormie, naprawdę w śniegu, bo śnieg padał w międzyczasie. To jest naprawdę elita naszego polskiego wędkarstwa. No i ta elita to jest... Tak się łowi... Bardzo, bardzo, bardzo. Dzięki chłopaki. No dzięki wam to po prostu mamy. A już koło mnie stoi Jacek. Jacku, ile ryb zostało złowionych przez 110 dni? Witam państwa. Więc przez 10 dni, przez 240 godzin ciągłego łowienia, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych, udało nam się złowić 281 ryb o wadze 82 kg, 11 gram, o łącznej długości 84 metry, 26 cm i 3 mm. Jest to tak. Śmiało mogę powiedzieć, że byliśmy uczestnikami historii. Bardzo jest miło, jeżeli ktoś tworzy tą historię. Miło jest, jeżeli ktoś przygląda, jak ktoś tworzy tą historię. Nam się udało stworzyć historię wędkarstwa polskiego. Jest to pierwsza w historii impreza na naszym wybrzeżu oraz wśród wędkarzy w Polsce. No także oczywiście we Władysławie jest to pierwszy rekord polski, który został we Władysławie pobity. Oprócz tego chciałem serdecznie także podziękować sponsorom, którzy, no żeby nie oni, zapewne ta impreza by się nie odbyła. Przede wszystkim kolejny raz wielkie dzięki dla Grzegorza, właściciela Pomorzanki, który dbał o kondycję naszych zawodników. Dobrze ich odżywiał, żeby mieli siłę te rybki z morza naszego wyciągać. Chcę także podziękować naszemu koledze, członkowi klubu, Danielowi Gąsce, firmie Almex za ufundowanie naszego gryla, który tam stoi też. Myśmy z niego przez cały czas korzystali. Oczywiście tradycyjnie nasz klub wspomaga firma Konkiel oraz sponsor sprzętu wędkarskiego, firma Konger. Także chcę jeszcze podziękować, mam jeszcze jedną taką nagrodę od naszego kolegi, członka naszego klubu, Wiesia Kępki. Jest to darmowy rejs, wypłynięcie na łososia. W wyniku... Dodam tylko, że zostało kongerowskie wędziska, kołowrotki, plecionki. No i ta wyprawa, którą tutaj ufundował nasz kolega, zostanie rozlosowana wśród uczestników, którzy brali udział czynny w tym naszym zmaganiu, w naszym cyklu prezent od sponsora. Także mamy co miesiąc o 24 godzinie 19 leci taka nasza wieczorynka klubowa na YouTube. No i tam w trybie takim bardzo mega przejrzystym będziemy losować te nagrody, także tutaj szacun oczywiście dla tych wszystkich naszych sponsorów. No i Jacku, chyba będziemy mogli przejść do tego najważniejszego, tak? Czyli kto złowił, może zacznijmy od młodzieży, co? Młodzież, tutaj też powiem, młodzież zaczynała nasze zmagania i kończą, tak? Także mamy dużo tej młodzieży, no i szacun dla nich. Więc w takiej nieoficjalnej klasyfikacji postanowiliśmy uhonorować naszego kolegę Michała Bolda, który w sumie spośród juniorów udało mu się złowić najwięcej ryb w dwóch torach. Przeciętna jemu wyszła 14 sztuk.
to zaraz tak. Brawo, Michał! Brawo! Także jak widzicie państwo, juniorzy dosyć ładnie łowią, nam już chyba pora na emeryturę, tak mi się wydaje, pomalutku, biorąc perspektywy tych wyników. Następną kategorię mamy najdłuższa flądra, która miała 43 centymetry i taką rybkę złowił nasz kolega Sebastian. Zapraszamy serdecznie. Na dwójeczkę skopujesz. Jak się ławi! Kolejną kategorią była najdłuższa ryba poza plądrą. Tą kategorię wygrał kolega Krzysiu. Prosimy bardzo, łowiąc troć 50 cm i 2 mm. Jeszcze raz gratulacje dla naszej elity pucharowej. No i chłopaki, słuchajcie, chyba ostatni raz tutaj zawołamy to nasze... Tutaj musisz przyjść, Michał, bo jest wiatr. Ostatni raz zawołamy to nasze super zawołanie, które Grzegorz Okonek wymyślił w zeszłym roku. Także nie ja, on tam jest, tak? To jest też nasz człowiek oczywiście. Wszyscy są we Ładek Team, także cała elita. Uwaga! Tak się robi! Dziękujemy, drodzy państwo, że byliście z nami przez te 10 dni i nocy. Czy ktoś jeszcze by chciał coś dodać? Także zapraszam tutaj, jeżeli tak, ktoś jeszcze chce trzy słowa powiedzieć. Także zapraszamy serdecznie. Halo. Proszę państwa, zanim oddam tutaj władzą miasta, chciałem wam wszystkim podziękować. Walczyliście bardzo wytrwale. Był taki moment, że nie dowierzałem, że damy radę, ale już teraz w to wierzę i mogę was zapewnić, wszystkich tutaj obecnych gości, naszych lokalnych mieszkańców, że już mamy pomysł na następny rok. Będzie obiecuję, że będzie łatwiej. Także życzę wam i gratuluję i oddaję jeszcze ten głos tutaj dla władz miasta. Władysławo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja chciałbym się troszeczkę za prezesem powtórzyć. Chciałbym pogratulować po pierwsze Grzegorzowi za pomysł, ale jak wiecie, Grzegorz ma żonę, Ewę. I wszyscy mężczyźni wiemy, że jeśli my słuchamy swoich żon, to dobrze na tym wychodzimy. Pewnie tam mentorem duchowym żona Ewa była. Gratuluję panu prezesowi i całemu klubowi, żeście się w tak krótkim czasie zdołali zorganizować. I gratuluję najbardziej wam tej wytrwałości, bo pogoda was nie rozpieszczała, ale żeście dali radę. I gratuluję właśnie ustanowienia rekordu Polski i niech on trwa jak najdłużej. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Brawo! Także drodzy panie i panowie, mamy 13:15, także myślę, że ten nasz rekord po prostu można uznać za skończony. 10 dni nocy byliśmy tutaj z wami na plaży Warszawy. Dziękujemy i szacun wielki za wszystkie wpisy w naszej księdze. Teraz ta cała biurokracja leci do Biura Rekordów Polski. Myślę, że mają po prostu naszych filmów dosyć, mają live'ów i wszystkiego, także to powinno wszystko starczyć. No i zapraszamy na majówkę za rok.